Cieszysz się, że jedziesz z wizytą do Pajutów? Nie mam wyjścia, muszę. Tylko nie przywoźcie żadnych śmieci. To autentyczne i piękne indiańskie rękodzieła. Najwyższy czas, żebyście poznali ich sztukę, zwyczaje i język. Wspaniale wyprawiają skóry. Kobiety Pajutów je żują, dlatego skóry są takie miękkie. Indianki mają mocniejsze zęby niż biali. Szkoda, że moi synowie nie mają za grosz wrażliwości. Wyprowadź byczki, robi się późno. Witaj, stary przyjacielu. Twój angielski jest coraz lepszy. Wybraliśmy najładniejsze sztuki. Ładne. Ty dobry człowiek. Lubię z wami handlować. Mam prezent. W dowód naszej długoletniej przyjaźni. Zegarek. Pokazuje czas. Jestem zaszczycony. Będę strzegł tego drogocennego prezentu. Ja też mam prezent. Młoda dziewczyna. Jest twoja. Nie mogę przyjąć indiańskiej dziewczyny. Nie jest Indianką. To biała kobieta. Jest u nas od lat. Dobra, pracowita. Uczyła mnie angielskiego. Mój syn ją chce. To źle. Mój syn ma ożenić się z Indianką. Ona musi odejść. Biali dali jej na imię Joan. Groził, że ją zabije? Jeśli wróci do plemienia. Nie masz wyboru. Występują
Umieram z głodu. Od 3 dni jadacie coraz później. Hop Singh wraca do Chin. Wydaje mi się, że dłużej. Odkąd tu przyjechała, siedzi w pokoju. Mówię o tacie. Trudno z nim wytrzymać. Nigdy nie był taki nerwowy. Ma problem. Ciężki orzech do zgryzienia. To wielka odpowiedzialność. Wódz nie daje prezentów byle komu. Też mi prezent. Więcej nie odwiedzi pajutów. Odwiedzi. Za rok podaruje wodzowi laskę dynamitu. Albo szalonego byka. Albo ciebie. Ale śmieszne. Widzę, że jest wam wesoło. Nie udało się. Nie będzie jeść. Podała powód? Nie odzywa się. Zostaw ją w spokoju. Chętnie bym to zrobił, ale jestem za nią odpowiedzialny. Lekarz mówi, że głód złamie jej upór. Szeryf też mi nie pomoże. Roy miał niezły ubaw. Był złośliwy. Co powiedział? Żeby tata podarował wodzowi stojący zegar i negocjował zwrot prezentu. Bardzo zabawne. Powiedz wodzowi, że masz kłopot z jego darem. Dobrze wiesz, że nie oddaje się prezentu wodzowi pajutów. On ją zabije. Przestanę gotować, jak nie będą jeść. Indianka nie lubi jedzenia Hop Singha? Już jemy. Ona stuknięta. Przestań się drzeć. Mam pomysł. Jak poczuję zapach tych pyszności, zje. Doleję sosu. Zaniosę jej na górę, postawię pod drzwiami. Na pewno zje. Kiepski pomysł. I co dalej? Musi nauczyć się żyć wśród białych. Od dziecka żyła wśród Indian. To nie będzie łatwe. Jak jej pomóc? Musimy być cierpliwi i wyrozumiali. Musimy zrobić wszystko, żeby się przystosowała do nowego stylu życia. Nie jest głodna. Miałeś rację. Dość tego. Co chcesz zrobić? Przemówię jej do rozumu. Co to znaczy? Nie pamiętasz tego wyrażenia z dzieciństwa? Nie myślisz, że on... Obawiam się, że tak. Próbowaliśmy różnych sposobów, ale jesteś uparta jak osioł. Masz 3 sekundy. Opluję cień twojej matki. Pajutowie nauczyli cię różnych wyzwisk. Opluję cień twojej babki. Odech, chce ci się pluć. Jest bojowa. I celnie rzuca talerzami. Tata dużo ryzykuje, a do lekarza daleko. Stawiam na tatę.
Ile? I co? Zaraz zejdzie. Hopsing, podaj nakrycie. Przegrałem. Usiądź. Mów po angielsku. Opluję cię. Siadaj. Jedz. Mamy pogadać tak jak na górze? Polej sosem. Masz zjeść wszystko. Bardzo proszę. Co stosujesz, że tak lśnią? Opluję cię, Joan. Niedźwiedzie sadło. Znam ten odór. Zajmę się chorym koniem. Pomogę mu. Dobrze. Panienka je. Dobre? Zawołam cię, jak będzie trzeba. Teraz lepiej. Opluję cień twojej matki. Kupiłem wszystkiego po dwie sztuki, żebyś mogła się przebrać. Ładna? A to co? Koszulka. To bielizna. To też bielizna. Do czego to? Masz to nosić pod sukienką. Nie będę mogła się ruszać. Nie noszę nic. Johnny.
Musisz ubierać się jak biała kobieta. Idź na górę i włóż to. I buty. Indianie są milsi dla kobiet niż biali. Gdzie byłeś? U Clema White'a. Mieliśmy dostarczyć mu paszę. Zrobiliśmy to 3 tygodnie temu. Tym razem chodziło o bydło. Zwalam na was całą robotę. Nie w tym rzecz. Dziewczyna robi postępy. Jest u siebie, wkłada nową suknię. Co masz zamiar z nią zrobić? Musimy jej pomóc odnaleźć się w naszym świecie. Nie włożę tych cholernych butów. Opluję was. Chyba kupiłem za małe. Nie martw się. Przyzwyczai się. Zauważyliście nową suknię Joan? Bardzo ładna, śliczna, elegancka. Suknia okropna, buty straszne. Wy wszyscy też. Joan? Chodź ze mną. Zamknij drzwi. Spójrz na mnie. Spójrz mi w oczy. Przepraszam. Popełniłem błąd. Chcę na siłę zrobić z ciebie kogoś, kim nie jesteś. Możesz odejść. Jestem wolna? Tak. Mogę robić, co chcę? Tak. Nie jesteś moim więźniem. Dobrze. Odchodzę. Dokąd? Wrócę do swoich. Nienawidzisz naszego świata tak bardzo, że wolisz wrócić do Pajutów, wiedząc, że cię zabiją? Są inne plemiona. Przyjmą białą dziewczynę wypędzoną przez Pajutów? Mówię po angielsku, ale nie czuję się biała. Mama umarła, kiedy miałam 10 lat. Jedyny świat, jaki znam, to świat Indian. Każdy musi mieć swój świat. Miałem nadzieję, że nasz ci się spodoba. Teraz możesz wybierać. Hey,
Co się stało? Joan przeleciała przez pokój jak burza. Wyjeżdża. Adam osiodła i dla niej konia. Nie poczeka do rana, jest noc. Kiedy jest się młodym i ucieka się przed własnymi lękami, przed nieznanym, nie jest ważne, czy to dzień, czy noc. Spróbuję żyć jak wy. Jesteś pewna, że tego chcesz? Myślałam o tym, co mówiłeś. Chcę spróbować. Wejdź. Witaj w domu. W tych butach chodzi mi się jak po kamieniach. Trochę cierpliwości. Nie zapięłaś ich. Pokażę ci. Nigdy nie nauczę się w nich chodzić, ani nosić sukni, jeść nożem i widelcem. Jeśli zechcesz, nauczysz się wszystkiego. Trochę czasu i cierpliwości. Takich rzeczy uczy się dzieci. Niedawno sama byłaś dzieckiem. Nieprawda. Syn wodza chciał się ze mną ożenić. To nie znaczy, że jesteś kobietą. W naszym świecie, a teraz w twoim, ludzie pobierają się z innych powodów niż Indianie. My bierzemy ślub z miłości. Znam to słowo po angielsku. To tylko słowo. Kiedy się zakochasz, będzie czymś więcej niż słowem. Poznasz kogoś i ten ktoś będzie dla ciebie wyjątkowy. Jego głos będzie cudowny, jego dotyk będzie czymś, na co czekałaś całe życie. Poczujesz to. Miłość to magia. Potrzebna mi magia, żebym nauczyła się chodzić w tych cholernych butach. Ćwicz. Już lepiej. Co ich tak rozbawiło? Najważniejsze, że tata znów się śmieje.
Krzywo przyszyłam haftki. Znowu błąd. Chciałabym być taka jak ty. Nigdy się nie mylisz. Naprawdę? Suknię kupiłem o 10 rozmiarów za dużą. Ale Lady Stanhope twierdzi, że mężczyznom wybacza się błędy. Kobietom? Nigdy. Przeczytaj ten artykuł. Autorem jest senator Douglas. Zdaniem senatora Douglasa, jeśli dojdzie do wojny pomiędzy Stanami, złoża srebra na naszym... Terytorium będą miały strategiczne znaczenie. Z czego się śmiejesz? Czytam książkę o etykiecie. Co w niej śmiesznego? Są tam obrazki różnych widelców. A ja się męczę jedząc jednym. Tata od lat mnie uczy, a ja wciąż mam z tym kłopot. Mężczyznom wybacza się błędy, kobietom nigdy. Kto tak twierdzi? Lady Stanhope, Angielka, jest autorką książki o etykiecie. Na szczęście nie gościmy Lady Stanhope w Ponderosie. John? Przeczytałaś coś ciekawego w gazecie? Tak. Bardzo ciekawy artykuł o lobbingu producentów srebra w Waszyngtonie. Zdaniem senatora Douglasa, w przypadku wojny między Stanami, złoża srebra na naszym terytorium będą miały istotne znaczenie polityczne. Zdaniem senatora Douglasa, sytuacja ekonomiczna północy i południa będzie znakomita. Od czasów starożytnego Egiptu srebro miało decydujący wpływ na losy narodów. Zdaniem senatora Douglasa. Bardzo interesujące. Zdaniem senatora Douglasa. Bardzo ciekawie nam to przedstawiłaś. Dziękuję. Zostawię panów. Pora na kawę i brandy. Ja zajmę się robótkami. Co wy na to? Dobrze wypadła? Zrobiła wielkie postępy. Jest ciekawą składanką. To znaczy? Kombinacją Lady Stanhope, senatora Douglasa i Bena Cartwrighta. Osiągnąłeś cel. I co dalej? Masz jakiś plan? Tak. Otrzyma to, na co zasługuje każda kobieta. Zajmie odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Wyjdzie za mąż. Wybierzesz jej męża? Skądże? Sama sobie wybierze. W okolicy jest wielu mężczyzn chętnych do żeniaczki. Chcesz ją przedstawić? Tak.
W sobotę wydam przyjęcie. Zaproszę wszystkich kawalerów z okolicy. Nie będzie się mogła od nich opędzić. Zdaniem senatora Douglasa, jeśli dojdzie do wojny, złoża srebra na naszym terytorium będą miały decydujące znaczenie polityczne. Możliwości ekonomicznego rozwoju dla północy i południa są ogromne. Oto 10 głównych korzyści dla północy. Nie przeszkadzam? Ależ skąd? Pójdziemy napić się ponczu. O czym rozmawialiście? O teorii monetarnej senatora Douglasa. Ten temat nie interesuje młodych panów. Rozmawiaj o innych sprawach. Jakich? Tom Bellow. Poznałeś John? Mieliśmy długą rozmowę o senatorze Douglasie. Mało interesujący temat. Tom, wierzę w ciebie. Zabierz John na spacer. Pokaż jej księżyc. To lubi każda dziewczyna. Muzyka. Tom zabrał John na spacer przy księżycu. Lady Stanhope na to zezwala? Rozumiem młodych lepiej niż ona. Dlaczego nie tańczycie z dziewczętami? Jakimi dziewczętami? Zapomniałeś je zaprosić. Chyba tak. Opluję ciebie i cień twojej matki. Co się stało? Pajutowie mówili o księżycowym szaleństwie. To było ohydne. Skarcę tego młodzieńca. To już nieważne. Bardzo ważne. Nie zepsuję ci przyjęcia. Wiem, po co to przyjęcie. Nie potrzebuję tych młodych ludzi. Przy nich nie czuję magii. Żadnej magii. Idę spać. Poszli sobie. Przykro mi, że przyjęcie się nie udało. Jestem zdziwiony zachowaniem Toma. Może nie rozumiał sytuacji. Jakiej? Może ona nie lubi młodych facetów. To młoda dziewczyna. Może woli dojrzałych mężczyzn, takich jak ty. Bzdury. Może nie. Może... Co? Może kocha ciebie. Ona nawet nie rozumie tego słowa. Rozumiem. Zajmę się bydłem. Pomogę mu. Idę spać. Zajęło mi to wiele czasu, ale już wiem, co czuję. Ty też będziesz potrzebował czasu. Nie spiesz się. Zrozumiesz, że tak musi być. Jesteś najwspanialszym człowiekiem na świecie. Bardzo cię kocham. Dobranoc, kochanie.
Dzień dobry, Benjamin. Śniadanie prawie gotowe. Umyję się. Benjamin, przemyślałeś to? Tak. Więc rozumiesz. Pozwól, że spytam. Kiedy wpadłaś na ten pomysł? Podczas przyjęcia. Patrzyłam na tych młodych mężczyzn, a potem spojrzałam na ciebie. Poczułam magię. Jaką magię? Sam mówiłeś, że miłość to magia. Jest tak, jak powiedziałeś. Nie mówiłem o sobie. To uczucie, miłość, to nie miłość. Czasem uczniowie czują coś takiego do nauczyciela. Wiem, co czuję. Ważne, co ty czujesz. To idiotyczna rozmowa. Senator Douglas miałby inne zdanie. Co on ma do tego? Jego zdaniem każdy problem da się logicznie rozwiązać. Co ma do tego logika? Patrz na mnie. Patrzę. Co mają do tego frazesy Douglasa o logice? Ty mnie stworzyłeś. Mówiłeś, że będę idealną partnerką dla każdego mężczyzny. Mówiłem o tobie jak artysta o swoim dziele, więc to potwierdzasz. Co? Że mnie stworzyłeś. Czujesz niechęć do swojego dzieła? Nie. Kochasz mnie. Miłość nie ma związku z logiką. Przedstawię ci logiczny dowód. Mógłbym być twoim ojcem. Kiedy pajutowi umiera żona, bierze sobie najmłodszą dziewczynę, żeby dała mu wielu synów. Mam synów. Urodzę ci więcej. Większych od Hossa, mądrzejszych od Adama, ładniejszych niż Joe. Nie jestem dla ciebie. Przytul mnie. To zwyczaj pajutów. Piękny zwyczaj. Przestań. Przepraszam. Witajcie. Benjamin ma dla was nowinę. Muszę coś załatwić. Benjamin. Powiedziała Benjamin? Byłeś w mieście? Joan chciała zrobić zakupy. A ty co robiłeś? Miałem tu robotę. Coś cię gryzie? To samo, co ciebie. Joan. Myślisz, że się z nią ożenisz. To bzdura. Nie dla niej. Nonsens. Nie wyjdzie za mnie. Nie kocha mnie. Potrzebuje czasu. Zrozumie to. Wiesz, czego szukała w mieście? Sukni ślubnej. Zawsze nas uczyłeś, że lepiej znać prawdę, niż żyć złudzeniami.
Ból minie. Zapewniam cię. Rana się zabliźni. Mam bliską znajomą w San Francisco. 5 lat temu straciła córkę. Przyjmie cię z otwartymi rękami. Zastąpisz ją. Nie wierzysz, że cię kocham. Ty nie wiesz, co to znaczy. Pamiętam twoje słowa. To będzie ten jeden jedyny. Jego głos będzie wyjątkowy, jego dotyk magiczny. Właśnie to czuję. Teraz, za 5-10 lat będzie inaczej. To nieważne. Ważne, co czuję teraz. Nie kochasz mnie. Kocham cię, ale nie tak, jakbyś chciała. Kocham cię jak swoich synów. Nic nie rozumiesz. Rozumiem. Łzy za utraconą młodością są gorzkie. Rozpacz po stracie ukochanego bardzo bolesna. Nie kochasz mnie. Już zazdroszczę temu młodemu mężczyźnie, który cię kiedyś poślubi. Wysłałem telegram do znajomej w San Francisco. Rozmawiałem też z wodzem Kio. Jego syn się ożenił. Jeśli chcesz, możesz wrócić do swojego plemienia. Możesz dokonać wyboru. Nie ma dla mnie miejsca na świecie. Odebrałeś mi świat Indian, a teraz mnie odtrącasz. Kupię ci bilet do San Francisco. Przykro mi, że jesteś nieszczęśliwa. I smutno mi, że ojciec jest nieszczęśliwy. On nie chciał cię skrzywdzić. Nic go nie obchodzę. Obchodzisz go i to bardzo. Ani trochę. Moje życie jest puste. Twoje życie dopiero się zaczyna. Twoje młode serce nie pęknie z bólu. Ale mój ojciec, widząc cię nieszczęśliwą, będzie żył w poczuciu winy. I dobrze. Dlaczego? Bo chciał ci pomóc? Bo zapewnił ci przyszłość. Jeśli go kochasz, spraw, żeby nie czuł się winny. Niech zobaczy radość na twojej twarzy. Let him remember you now without unhappiness. Mówisz tak mądrze jak twój ojciec.
Dziękuję. Wsiadajmy. Excuse me. Pardon me. Are you going? Jedzie pan do San Francisco? Tak. Więc pojedziemy razem. Jestem John Wingate. John Turner. Twój bilet. Dzięki. Mogę wsiadać. Pomogę pani. To John Turner. Też jedzie do San Francisco. Żegnaj. Dziękuję za wszystko, Benjamin. Czekają wspaniałe życie. Oczywiście. Nauczyła się od ciebie wielu rzeczy, a do tego ma odwagę. To prawdziwa magia. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Jadwiga Cichocka. Czytał Marek Ciunale.